witajcie wszyscy w dzisiejszym nowym odcinku. Dzisiaj będzie jakiś odcinek specjalny, bo doszła mi nowa myszka. No i może otworzę na odcinku, zobaczymy jak wygląda. Muszę sobie postawić tylko gdzieś telefon, żeby było widać. Tylko, no właśnie, gdzie? Może tu u góry na półce. Właśnie tak otworzę teraz paczkę odtąd. Ups. Tutaj myszka. Nic więcej tutaj nie ma. Okej. Takie pudełeczko. Okej. Teraz muszę to pudełko tylko otworzyć. Tylko jak to się pudełko otwiera? To muszę wyciągnąć. To czym? Trzeba to jakoś wyciągnąć. Poczekajcie, przeniosę już. Mam nóż. Już, odłożę tylko nóż. No i okej, otwieram pudełko znowu myszką. Pum. Pum. Są tu jeszcze jakiś papierek manualny. Tutaj będzie po angielsku najprawdopodobniej. Okej. Okej. Mamy jakiś program. Okej, ogarnę sobie to za chwilę. I tutaj jest moja myszka. Piękna. Ładniutka, nowiutka. Odplączę kabel. Następna część wideo powinna być na komputerze. Muszę tylko odplątać ten kabel, bo to jest jak kostka Rubika zawsze kable. No i dobra, widzimy się za chwilkę, jak wszystko ogarnę. Myszka zaczęła się świecić, jak podłączyłem ją tylko do komputera. Piękny widoczek. Piękna myszka. Tutaj już druga część filmiku. Dobra, mam CD malutkie, ale zawsze coś. Za chwilę muszę je wpiąć do komputera. Położę to tu. Przedtem, bo ja nie mogę, wszystko mi prawie spadło. Okej, nie spadnie telefon, proszę cię. Muszę podłączyć tylko to do komputera teraz. Z tej strony tutaj. Pum. Teraz muszę tylko to otworzyć, jakbym mógł. Myszka działa i świeci, jest ładna. Czy podłączyłem dobrą rzecz do tego? Tak, dobrą rzecz. A jeszcze nie podłączyłem tego. Nie podłączyłem tego przecież do gniazda. Przecież potrzeba podłączyć do gniazda też. Teraz powinno działać. Pum. Tworzone. Malutkie CD. No, ale cóż, takie się zdarzają. Stacja dysków. Czekaj, muszę pokazać. Muszę włączyć setup programu.
czy zezwolić. Tak, zezwolę. Jest język angielski oczywiście. Next. 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 Program. Tak, instaluj. I włączył się program. I tutaj mam program do kontrolowania myszki. Tutaj mam kolorki, oczywiście mogę je zmieniać. Jak kliknę sobie na te wszystkie tutaj. To tutaj nie wiem, co zmienia. Zostawię to tam, gdzie było. Tutaj teraz mi się zwiększa szybkość myszki. Tutaj mogę zmniejszyć, żeby się wolniej zmieniał. Mogę oczywiście zmienić w którą stronę. Jestem pewny, co to zmienia. Drugi profil, co to jest drugi profil? Ok, parametry myszki. Okej. Okej. Ja gram na 500. Ładny program, też dobry. No to ja tu wszystko sobie pozmieniam i widzimy się znowu w następnej części. Dla myszki innego, tutaj mamy takie różne rzeczy do klikania, na przykład tu mam Colorful Streaming, to co było przedtem na myszce. Tutaj mam Steady, czyli będzie kolor taki sam, jeden, tylko i wyłącznie. Fajny też. Tutaj będzie oddychający, czyli się będzie wyłączało i włączało. Za chwilę się pokaże. Tutaj mam mój chyba ulubiony efekt, czyli tail. Tutaj mam neon. Mega też. Tutaj mam response, czyli jak kliknę, dopiero się zmieni kolor. Tutaj mam wave. To jest takie słabe. Mam non, żeby się w ogóle nie świeciło. No ale... Ja chyba wybiorę ten Colorful Streaming albo Tail, bo to są najładniejsze. Albo Neon. Neon też jest dość fajny, ładny. Sprawdzimy, że się wygląda ten trochę lepiej. Dobra, na razie wybiorę Colorful Streaming na dwójce. Parametry myszki. Wow. Precyzja myszki. Tutaj tym zmieniam też DPI. O, serki się nie pokazuje. Tutaj. To się zmienia szybkość, mogę zmniejszyć i zwiększyć. Sensytywność myszki. No na tej chyba nie będę grał, tylko na tej. Tutaj mam jeszcze szybkość double clicka. No i co? Mogę tylko apply i proszę cię bardzo, myszka jest skończona. Teraz tylko muszę wyjąć płytkę i sobie ją gdzieś schować. Kurde, przycisk nie chce wciśnąć się. No i to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Myszka fajniutka, za chwilę sprawdzę na Geometry Dash. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Cześć, siemanko i czołem i widzimy się w następnym odcinku już z tą myszką. Siemanko.